Program z VIP-em od A do Z. Serdecznie Państwa zapraszam. Moim gościem jest dzisiaj pan Zenon Michaś, jeden z najbardziej prężnych menadżerów spółdzielczego przemysłu mleczarskiego w naszym regionie. Na co dzień prezes spółdzielni mleczarskiej Lazur, która się mieści w Nowych Skalmierzycach, jak również prezes rolniczej spółdzielni produkcyjnej, która mieści się w Śliwnikach. Od bardzo niedawna również objął funkcję prezesa w klubie motorowym Ostrów. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Bardzo się cieszę, że pan przyjął zaproszenie do naszego programu. Program polega na tym, że będzie pan losował literki alfabetu, na które zaczyna się hasło, i o komentarz poproszę pana do wylosowanej literki. Czyli co? Zaczynamy. Bardzo proszę. D, jak Danusia. Córka moja ma na imię Danusia. A to bardzo pięknie. Ale ja zapytam pana, D jak danie. Proszę powiedzieć, jest pan prezesem firmy, która produkuje wyśmienite sery pleśniowe. Jakie są pana ulubione potrawy? Być może jest pan sam kucharzem, amatorem. Lubi pan przygotowywać? Proszę powiedzieć. Powiem, że nie zajmuję się gotowaniem. Jakoś tak miałem dwie siostry w domu i mama raczej od nich wymagała tego, żeby gotowały. Natomiast ja zajmowałem się z ojcem uprawą roli, bo pochodzę z gospodarstwa rolnego. Stąd w kuchni bywałem rzadko i to mi zostało do dzisiaj. Także jak ostatnio na święcie sera przyszło mi gotować z panem Robertem Sową, to po prostu uciąłem sobie palec i dalej już to gotowanie nie wychodziło tak jak trzeba. Natomiast gotowanie i wszelkie dania są czymś, co uważam warto się tym interesować, bo przez żołądek do serca i my zresztą żyjemy z tego, że nasze potrawy, jeśli są dobre, oparte o nasze sery, to cieszymy się, że ludzie to właśnie spożywają, bo dzięki temu siła Lazura rośnie. Zresztą po to prowadzimy restaurację, żeby właśnie różne dania z zastosowaniem serów serwować ludziom. I również uczestniczyliśmy w wydaniu książki pana Roberta Sowy, którą tu właśnie przedstawiamy, gdzie również jest kilka przepisów z naszymi serami, ale gdzie jest naprawdę bardzo dużo ciekawych rozwiązań, ciekawych dań, które warto spróbować, warto eksperymentować w kuchni, jeśli ktoś lubi. Czyli w poszukiwaniu smaku doskonałego. Tak. Ja jestem przekonana, że go znajdziemy w serach Lazur. My też zresztą wydajemy takie książeczki, gdzie są nasze potrawy. Różnie możemy je tu zastosować. Praktycznie nasze sery, jak wiadomo, można stosować do wszelkich dań, sałatek, zup, mięs. Wszędzie znajdą zastosowanie i są doskonałe. Warto je stosować w kuchni. Rzeczywiście są doskonałe, sama próbowałam, także chętnie wszystkim polecam. A pana prezesa poprosimy o wylosowanie kolejnej litery. Dziękuję, proszę o wylosowanie kolejnej litery. P. Paulina. P jak Paulina. No ja zapytam o podróże. Proszę mi powiedzieć, czy lubi pan podróżować? Jeśli tak, to jakąś może ostatnią egzotyczną podróż by nam pan opowiedział? Podzieliłby się pan z widzami? Lubię podróżować, chociaż przyznam się, że nie mam czasu odbywać podróży jako podróży, po to, żeby gdzieś jechać na wypoczynek, zwiedzać świat. Tak co się zakochałem w tym Lazurze, że nie daje on mi czasu, żebym mógł spędzić go na jakiejś dłuższej podróży. Natomiast przy okazji swoich spraw zawodowych często odbywamy różne podróże, głównie w Europie, i staram się wtedy skorzystać czasami przy okazji pobytu, czy to we Włoszech, czy w Niemczech, czy w Madrycie, przy okazji wyjazdu na różne targi. Zdarza mi się, że mogę trochę pozwiedzać, zobaczyć, i lubię to, ale myślę, że te podróże takie prawdziwe są jeszcze przede mną,
bo pewnie kiedyś tą zawodową karierę zakończę i zajmę się sobą, czyli będę zwiedzał świat. Marzy mi się po to, żeby polecieć na drugą półkulę i również do innych jeszcze krajów. Na pewno się tak stanie, jestem przekonana. A póki co pełni Pan swoją funkcję bardzo dobrze, wszystkim nam służy. Sery są rzeczywiście wyśmienite. Ja chciałam Państwu powiedzieć, że spółdzielnia mleczarska Lazur nie tylko zajmuje się produkcją serów, ale również jest tutaj przepiękna restauracja razem z hotelem, a pokoje, które są w hotelu, są zrobione na wzór serów, które są tutaj produkowane. Także to są takie niezwykłe sprawy, z którymi się chciałam podzielić. A Pana Prezesa poprosimy o losowanie kolejnej litery. Będziemy go dalej odkrywać. S jak stres. Stanisław, albo stres. O, tak. Stres. Panie Prezesie, na pewno nadmiar obowiązków nie da się ukryć, powoduje jakieś sytuacje stresujące. Proszę powiedzieć, ale jest Pan niezwykle łagodną, spokojną osobą. Także proszę powiedzieć, jaką ma Pan metodę na stres? No, stres jest ciągle w życiu i dzisiaj też miałem stres, zanim się z Panią spotkałem, ale Pani podejście powoduje, że po prostu przestałem się stresować, ale niemniej stres jest i on będzie i on chyba jest potrzebny, bo on jakoś tak wyzwala pewną energię w człowieku. No, chyba życie bez stresu by nie miało sensu. No, trzeba sobie radzić z tym, że trzeba sobie wmówić, że przecież nie ma rzeczy niemożliwych, że każdą sytuację można rozwiązać i trzeba tylko cierpliwie podejść, uśmiechnąć się, no, pójść na spacer, popatrzeć na zieleń. No, ja miałem do tej pory w oknie takie pola, widoki, ale teraz na skutek rozbudowy zakładu stanęła tam nowa hala produkcyjna i to mnie martwi, bo nie będę mógł sobie szybko się odreagować, patrząc w okno, chyba że gdzieś biuro przyniosę. Ale to jest dobre, żeby właśnie popatrzeć na przyrodę, no, rozluźnić się i sobie radzić w ten sposób. I z każdej sytuacji wyciągnąć jakieś pozytywy. Tak, nie ma sytuacji takiej, z której nie można by coś dobrego znaleźć, nawet jak się jest w bardzo trudnej sytuacji. Zawsze coś można dobrego wynieść i na przyszłość to może być cennym doświadczeniem. W 100% podzielam Pańską opinię i poproszę Pana o dalsze litery. No jeszcze mam tu dużo tych liter zostało. Nie, no wszystkie może nie, ale... E, jak witamina E. A ja zapytam, E jak egzamin. Panie Prezesie, wiem, że jest Pan absolwentem Akademii Rolniczej, również Wydziału Prawa i Administracji. Zdawał Pan na pewno wiele egzaminów w swoim życiu. Ale ja bym się chciała dowiedzieć o ten najgorszy, o ten lub najlepszy, o ten, który Pan pamięta do dziś. A być może on nie jest związany z Pańskimi studiami. No, wszystkie egzaminy zawsze wiążą się z tym, że trzeba coś umieć. No jakoś tak nie miałem szczęścia, żeby udało mi się zdać egzaminu, jak nie potrafiłem. I raz rzeczywiście poszedłem na egzamin. Kolega mi poradził, żeby się odprężyć, żeby tam sobie wziąć jakieś relanium czy coś. Już nie pamiętam, jakąś wziąłem uspokajającą tableczkę. To był egzamin z fizjologii zwierząt. No i ten egzamin niestety oblałem na skutek tego, że rzeczywiście byłem zbyt spokojny i stąd doszedłem do wniosku, że nie warto się uspokajać niepotrzebnie, że trzeba jednak żyć, trzeba reagować. A przecież nie byłem przygotowany do egzaminu, ale na skutek tego, że właśnie nadmiernie się uspokoiłem, to po prostu oblałem. Aha, czyli to może być rada dla naszych jakichś młodych odbiorców, którzy się przygotowują do egzaminu. Jedziemy dalej. Ha. Ha? Jak hobby. O, hobby. I jakie Pan Prezes ma hobby? Bardzo proszę się tutaj pochwalić. No, etykiet zapałczanych nie nauczyłem się zbierać, chociaż próbowałem. Znaczków też nie, bo jakoś mi to nie przypadło do gustu. Lubię sport, wszelkie dziedziny, lubię jeździć na rowerze, lubię na nartach zjeżdżać, chociaż niedawno stosunkowo takiego bakcyla połknąłem.
Świetna sprawa, zjeżdżanie na nartach. Natomiast największym moim hobby to jest właśnie lazur, ponieważ ja nie traktuję działalności w lazurze jako pracy, ponieważ na co dzień podstawowym moim miejscem pracy jest spółdzielnia Promień w Śliwnikach, gdzie zarządzam już ponad 30 lat. Natomiast lazur traktuję jako właśnie takie hobby, gdzie ja tu się nie męczę, ja tu mogę po prostu przychodzić, oglądać. Pewnie to dzięki temu, że są sukcesy, pewnie dlatego tak jest, ale właśnie te sery mogę jeść ciągle i one mi smakują. Może komu innemu by się znudziły, gdyby ciągle je miał i patrzył i widział, jak się to produkuje. Ja natomiast no, traktuję to właśnie, dla mnie to jest takie coś wspaniałego, hobby. No i takie moje dziecko jest lazur, bo przecież to za mnie ta nazwa została wymyślona, bo uczestniczyłem w jej tworzeniu i no, jest to hobby. Ale ja myślę, że właśnie dlatego, że to jest pańskie hobby, lazur odniósł tak spektakularny sukces na rynku. Tak, zaczynaliśmy przecież jako zupełnie nieznana mała firma i przez 10 lat w sumie, tak prawdę mówiąc, 10 lat istnieje marka Lazur, no udało się zdobyć rynek polski i nie tylko. I mam nadzieję, że jeszcze największe sukcesy przed nami. Bardzo serdecznie Panu tego życzymy. Jeszcze mamy chwilkę czasu, proszę. O, jak Ola. Tak, o jak obietnice. Panie prezesie, chciałabym zapytać. Jest Pan pracodawcą, zatrudnia Pan mnóstwo ludzi, sama firma tutaj w Nowych Skalmierzycach, to jest ponad 100 osób. Proszę mi powiedzieć, wiadomo, trzeba składać obietnice. Warto, nie warto, czy one przeszkadzają w życiu, czy może pomagają? Jak Pan sądzi? Ja nie lubię składać obietnic bez pokrycia, zwłaszcza jeśli nie jestem pewien, że mogę je spełnić i raczej nie obiecuję. Staram się dawać nadzieję jakąś, że może się poprawi, natomiast no nie obiecuję czegoś, że na pewno zrobię, bo chyba, że wiem, że rzeczywiście jest to pewne. Natomiast no, takich obietnic, które mają, nie zawsze mają takie pewne pokrycie, to nie składam i też nie lubię, jak mi ktoś obiecuje, a potem się okazuje, że nie zawsze te obiecanki były prawdziwe i miały pokrycie. Stąd no, lepiej nie obiecywać, natomiast no, staram się nie obiecując coś dla innych robić. A przy okazji, jak mówimy o tym o, to przypomniało mi się Ola, o jak Ola, to powiem taką ciekawostkę, że jest dziewczyna, zresztą moja kuzynka, nie, przepraszam, ona jest jak gdyby w innym pokoleniu, ale czyli ja powinienem mówić na nią ciocia, która jest, tak samo się nazywała jako panienka jak ja, urodziła się w tym samym dniu i kiedyś poprosiłem, a wiem stąd o tym, że kiedyś poprosiłem o wyciąg aktu urodzenia w naszym urzędzie i podałem datę i otrzymałem akt urodzenia Aleksandry Michaś. No to jest nieprawdopodobne, tak, ale rzeczywiście tak takie jest. Sytuacje się zdarzają. No kto wie, trzeba poszukać gdzieś tam w drzewie genealogicznym. No nie, ja znam to, ale to właśnie taki zbieg okoliczności, że jest ta sama data i ja jestem Z, ona jest Aleksandra. Panie prezesie, zapraszam do kolejnej. Do kolejnego teraz odkrycia. Jest właśnie Z. Nie wiem, Z jak zero. A ja zapytam Pana, Z jak zdobywanie. No, teraz będzie tak troszkę bardzo osobiście. Panie prezesie, zdobywamy różne rzeczy. Szczyty, nie wiem, sukcesy, możliwości nowe, ale zdobywamy również kobiety. I ja tutaj jestem ciekawa. Czy lubi Pan zdobywać? Czy jest Pan zdobywany? Jak to było, jest i jeszcze jak będzie? Pewnie zdobywać jest przyjemnie. No, każdy chciałby zdobywać. Zwłaszcza piękną kobietę, no. To chyba żaden mężczyzna się tego nie wyprze, że nie chciałby. No, różnie to jest. Ja też mam różne doświadczenia tutaj, ale trudno mi się chwalić w tym miejscu. Natomiast, no, czy chciałbym być zdobywany? No, pewnie też. Pewnie też jest to jakaś przyjemność, jeśli się widzi, że ktoś, komuś zależy na tym, żeby drugą osobę zdobyć.
mówimy o osobach. Natomiast no, na pewno warto zdobywać wiele innych dóbr na tym świecie. Jednych zdobywają najwyższe szczyty, inne laury. No, no każde zdobycie daje jakąś przyjemność. Warto. Na pewno. Widzę, jeszcze kolejna litera. Zobaczymy, co nam ujawni. Jak Janusz albo Jowisz. J jak jutro. Panie prezesie, proszę powiedzieć, jak pan widzi swoją przyszłość osobistą, przyszłość pani tej firmy, jednej, drugiej czy trzeciej, w której pan zarządza? No, ja marzę o tym, żeby nasza firma uzyskała rozgłos na całym świecie i myślę, że ku temu zmierzamy. Na ile mi się to uda jeszcze, to trudno powiedzieć, bo przecież czas biegnie szybko, a ja już taki najmłodszy nie jestem. Także jutro, no patrzę na jutro, że optymistycznie. Myślę, że zagrożenia są wielkie, bo tak to już jest, że nie wiemy, co nas czeka, ale szanse są jeszcze większe. Także ja wierzę w to, że jeszcze wiele szans potrafimy wykorzystać i widzę jutro pozytywnie. Panie prezesie, tradycją stało się, że VIP, który udziela wywiadu, poleca kolejnego VIP-a do następnego programu. Proszę powiedzieć, czy przychodzi panu na myśl ktoś taki? Kogo by pan polecił do następnego naszego programu? Kogo ja bym polecił? No, najbliżej tutaj jest pani Bożena Budzik, burmistrz naszej gminy, która prężnie rozwija naszą gminę, dba o to, żeby w niej było jak najlepiej. Stąd wydaje mi się, to jest taka najłatwiejsza dla mnie decyzja, żeby ją zaproponować. Jeśli państwo by to zaakceptowali, to pewnie warto. Było mi niezmiernie miło pana gościć w naszym programie. To już wszystko. Przypominam, że gościem programu z VIP-em od A do Z był dzisiaj pan Zenon Michaś, prezes spółdzielni mleczarskiej Lazur, która się mieści w Nowych Skalmierzycach. Dziękuję i do zobaczenia. Panu dziękuję raz jeszcze, to była naprawdę bardzo imponująca rozmowa. Ja bardzo dziękuję pani, dziękuję państwu za uwagę.